Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja, poniedziałek 5 tygodnia Wielkanocnego i dzisiaj również święto świętej Katarzyny Sieneńskiej, doktor Kościoła, świętej żyjącej w XIV wieku. Patrząc na jej życie, chcemy też dzisiaj czytać Słowo Boże i właśnie w świetle tego słowa, w kontekście tego słowa, chcemy patrzeć na nią i uczyć się od niej, jak spotkać się z Panem Bogiem, jak w historii swojego życia odnaleźć tą drogę do Pana Boga, jak w historii swojego życia też odnaleźć drogę do świętości, zaproszenie do świętości, które przecież Pan Bóg do nas skierował, do każdego z nas, absolutnie do każdego. Dzisiaj święty Jan w liście, w tym pierwszym czytaniu, mówi nam o nowinie, którą nam przekazuje. Przekazuje pierwszemu Kościołowi, ale również dzisiaj Kościołowi w XXI wieku. Nowina to jest taka, że Bóg jest światłością. I każdy, kto jest blisko Pana Boga, chodzi w tej światłości. Co więcej, ta światłość pozwala nam odkryć prawdę o nas samych. Jest coś, co może nawet być trudnego do zrozumienia. To właśnie w tej światłości widzimy nasze ciemności, nasze nieuporządkowania, a więc nasze grzechy. To będąc blisko Pana Boga, widzimy to, co jeszcze potrzeba, żeby się nawróciło, co potrzeba zmiany. Chodzenie w ciemności, w mroku, sprawia, że nie widzimy tych rzeczy, które trzeba Panu Bogu by oddać, bo są bardzo nieuporządkowane i są bardzo złe i są bardzo grzeszne. Często nam trudno właśnie zobaczyć jakiś grzech w naszym życiu. Często nam trudno może z czegoś się wyspowiadać. Dlaczego? Bo jeszcze w nas panuje ciemność, mrok i nie pozwalamy sobie, żeby zapanowała tam światłość, tak jak w pokoju. Kiedy chodzę w mroku, nie widzę nieporządku. Jak zapalę światło, jak zapalę żarówkę, zapalę lampę, no to widzę kurz, widzę coś, co jest niepoukładane, coś, co jest nierówno, coś, co rzeczywiście potrzebujemy do poprawienia. I tak samo jest w życiu. Żeby umieć się nawrócić, żeby wejść na drogę nawrócenia, potrzebuję światła. To światło Chrystusa, którą On nam daje, sprawia też, że ja czuję też współuczestnictwo, współodpowiedzialność za mój Kościół. Święty Jan mówi, że tym światłem w naszym życiu jest krew Chrystusa. I to krew Chrystusa sprawia to, że ja czuję się w ciele Chrystusa. Jednym członkiem Kościoła z innymi ludźmi, z moimi braćmi i siostrami. I kiedy święta Katarzyna pisze listy, nie tylko do wielkich tego świata, ale i do papieży, i do biskupów. To pisze przede wszystkim jako ta, która czuje się współodpowiedzialna za to ciało Chrystusa, za Kościół. Te jej listy, bardzo ważne listy, świadczą o jej takiej trosce za tą wspólnotę. Święta Katarzyna często w tych listach odnosi się chociażby do papieża, na krew Chrystusa, tak mówi. Kochaj Kościół, bo jesteś ukochany. My jesteśmy do czegoś zobowiązani, dlatego że już to doświadczyliśmy od samego Chrystusa. I wreszcie, kiedy czytamy tą dzisiejszą Ewangelię, przepiękną Ewangelię, która jest takim krzykiem radości, wyśpiewaniem hymnu przez Jezusa, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Dlatego, że w swoje tajemnice serca, najgłębsze tajemnice, zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi. I nie chodzi tu o mędrców, o tych, którzy zdobywają wiedzę, ale o tych, którzy mają serce zamknięte, którzy myślą, że już wszystko wiedzą, że zjedli wszystkie mądrości tego świata, a odkryły się przed prostaczkami. I też nie przed prostakami, ale przed ludźmi prostymi. A tam dosłownie możemy zobaczyć to słowo w języku greckim przed tymi, którzy są uczniami, jak uczniowie, jak dzieci, które chłoną wiedzę, które są spragnione wiedzy. To jest takie dziecko, które ciągle pyta się, a to co to jest? A to co to jest? A to, a tamto? Które jest zafascynowane światem, zafascynowane poznawaniem świata, czyli zafascynowane też Panem Bogiem, że Bóg odkrywa głębokości swojego serca, że to, co nieraz dla wielkich teologów może być zakryte, odkryte jest dla ludzi prostych, którzy mają proste, piękne, czyste serca. To, co Jezus mówi w błogosławieństwie, ci, którzy mają czyste serce, Boga oglądać będą. Czyste serce, proste, piękne, kochające, was zafascynowane Panem Bogiem serce. Tylko takie serce może go oglądać. A kiedy chociaż zdarza się w naszym życiu, że coś nas przytłacza, że coś nam nie pozwala odkryć tej nowiny, tej prawdy,
To Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przyjdźmy dzisiaj z ciężarem swojego życia, z ciężarem swojej historii i bądźmy z nim. Święta Katarzyna to ciągle odkrywała. Ta wielka kobieta o takim hardym charakterze, takim usposobieniu, temperamencie. Bo też jest kobietą niesamowicie wrażliwą, ale przede wszystkim otwartą na działanie Pana Boga. Kobietą, która już od młodości, jako młoda dziewczynka, 7-letnia, dała swoje serce całkowicie Jezusowi, ślubując czystość. I chociaż mama ją wysyłała, idź, baw się, korzystaj z życia jak twoje koleżanki, nastolatki, to ona wiedziała, że jej serce jest poświęcone Panu Bogu. I tylko On daje największe szczęście. Tylko Jezus, jej oblubieniec, który go kocha, którym się fascynuje, dogłębnie się fascynuje, która się nigdy Jezusem nie nudzi, że On daje jej prawdziwe szczęście. Mieć taką postawę w swoim życiu. Tak być usposobionym, tak otwartym na Pana Boga. Mimo XIV wieku, mimo że to tak było dawno, to tego możemy się uczyć od świętej Katarzyny. Tego, żebyśmy się nigdy Panem Bogiem nie nudzili, żebyśmy się nie nudzili Jego Ewangelią. Tak się dzieje, kiedy pokontynuujemy tą Ewangelię wczorajszą, kiedy moje serce, kiedy ja jestem wszczepiony w Chrystusa i kiedy czerpię z Jego życia najnych soków, kiedy moje serce całkowicie jest usposobione, żeby pobierać tylko Jego łaskę, że bez Niego obumieram, że bez Niego jestem niczym tak naprawdę. Że ten, który daje mi największej mojej godności, wartości, radości, szczęścia, jest tylko Jezus Chrystus, który daje mi prawdziwe życie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.